Tegoroczne dożynki gminne w Dębowcu można zaliczyć do naprawdę udanych. Jak mówią mieszkańcy, tak długiego i barwnego korowodu jeszcze nie było. Cieszy również spore zainteresowanie wśród młodzieży, która bardzo licznie wzięła udział w korowodzie. Przyznano także nagrody wójta gminy Dębowiec, laur dębowego liścia. Wyjątkowe wielkie brawa pan Remigiusz Hanusek za działalność na rzecz ochotniczych straży pożarnych w całej gminie. Pan Kazimierz otrzymuje wyróżnienie za długoletnią pracę na rzecz ochotniczej straży pożarnej w Ogrodzonej, a także za ogólną działalność społeczną na rzecz gminy Dębowiec. Wielkie brawa dla niego. Wielkie brawa dla pana Stanisława Badury z Gumien za wieloletnią działalność społeczną na rzecz sołectwa Gumna. Gratulacje. A pan Krzysztof Wardas otrzymuje to wyróżnienie za aktywne działania na rzecz mieszkańców całej gminy, za ogromną pomoc i zaangażowanie w działalności na rzecz mieszkańców. Także wielkie brawa i gratulacje do pana Krzysztofa. Widzimy, że też ma swój fan klub wśród kolegów, także na pewno bardzo dobry człowiek, ale też wspaniały kolega. No i strażok zasłużony, jak zresztą sami widzimy. Do koła gospodyń wiejskich w Dębowcu. Wielki, wielki brawa. Zapraszamy po odbiór nagrody panią Danusię Gałęziowską, która w imieniu całego koła gospodyń wiejskich będzie tą nagrodę przyjmować. Oliwia Chławiczka swoje wyróżnienie otrzymuje za wybitne osiągnięcia w nauce i w sporcie. A tak oto mieszkańcy oraz przybyli goście opisują tegoroczne dożynki w Dębowcu. Bardzo dobrze, pogoda dopisała, nie padało. Traktor jechał, ludzie się spisali, pili co prawda, ale jako kierowca, że przymknął na to oko. A który raz w korowodzie? Pierwszy raz. Co prawda mam 44 roki pierwszy raz w korowodzie, ale udało się. Oglądałem sprzed po mojej posesji. Bardzo ładnie, super maszyny. A który najlepszy pojazd, panem zdaniem? Muszę przeglądać na komórce, bo po prostu to był taki żywioł. Jeden za drugim, no. Za szybko jechali, co? No, może nie za szybko, ale ogólnie bardzo się mi podoba. Tradycja niech dalej tak trwa w gminie Dębowiec. A tobie co najbardziej się podobało? John Deere. Traktor z siewnikiem, o. Tak? Tak. No to oscypki. Uwielbiam oscypki. No wszystkie traktory piękne, wypasione, ustrojone, ale oczywiście koło gospodyń wiejskich Dębowiec. Świetnie. Cieszę się bardzo, że ludzi nie wystraszyła pogoda. Atmosfera jest tutaj w porządku. No i klimat, i w końcu kto jak nie my. A pogody, żeście się nie bali? No, tym bardziej. Właśnie ona nas nawet mobilizowała, że są te zabezpieczenia, które posiadam. Także jestem bardzo wdzięczny i naszej załodze, teamowi z Łączki, jak i też organizacji, bo widać przy przygotowaniu i tak dalej. Bardzo dobry, bardzo ładny przede wszystkim wystrój tutaj przy tej scenie. No wspaniale. Największe wrażenie na mnie zrobiło ten wiatrak, który tutaj państwo Gablasowie chyba ufundowali. Korowód. A w korowodzie co najbardziej? Jaki pojazd? Ogólnie sprzęt, nowoczesny. A jak się jechał na przyczepie? Dobrze, wygodnie. Który raz z kolei? Pierwszy raz. Na przyczepie pierwszy raz. Świetne, podoba mi się to niesamowicie. Ten korowód, maszyny elegancki, traktory, pięknie ustrojone, gazdowie śliczni, no i każdy zadowolony. A jaki pojazd taki najciekawszy, najlepszy, pana zdaniem? No, najlepsze to są te nowoczesne traktory, już same John Deere, same nasze te traktory wspaniałe, wielkie maszyny. Co wydajność jest chyba już do tych starych traktorów 100 razy większa. Wspaniałe wrażenia po korowodzie. Korowód był w tym roku wspaniały. Długi, niesamowicie. W żadnych latach takiego długiego korowodu żeśmy nie widzieli. Cieszę się ogromnie, że udało się zgromadzić mimo zapowiedzi, że pogoda będzie albo taka, ale udało się wszystko. I wspaniale dojechaliśmy do centrum,
trochę popadało, ale wspaniałe występy teraz zespołu dziecięcych i zespołu pieśni Tatia Ziemi Cieszyńskiej nagradzają nam to wszystko. Najlepszy pojazd, który wpadł mi w oko, to był pojazd z tymi cicho-ciemnymi. To było coś wspaniałego. To było i służby sanitarne, i żołnierze, i takie widowisko, takie historyczne na po prostu wspaniałe, że tak powiem. Pytanie, jaki pojazd się najbardziej panu podobał w tym korobodzie? No wiadomo, Kolasa i Gazda. Tak? Tak. Co najbardziej podobało się w korobodzie dzisiaj? Sam korowód, panny tu takie, cieszynianki. A jakiś pojazd ulubiony? Ten stary Zetor był najlepszy. Bo te nowe traktory to na co dzień teraz widać. A ogólnie dożynki nasze sąsiedzkie były chyba trochę lepsze. Musimy wprowadzić korowód i może przebijemy wójta w następnym roku. Może się uda. Może się uda. Maszyny przede wszystkim. A jakaś ulubiona jedna? Od Pawła John Deere. Tak? Nie, to kolega ma lepsze. Jechaliście pierwszy raz? My 4 lata nie jechaliśmy, ale w ciągu 20 lat tak 5 razy jechaliśmy. Wrażenia dobre, pogoda nawet się udała, nie padało, na początku przynajmniej. Myślę, że za rok też pojedziemy. Fajnie, impreza bardzo fajna, korowód bardzo fajny i towarzystwo wyborowe, super. Który raz już z kolei w korowodzie dożynkowym? W korowodzie to jadę 4 razy w korowodzie. Tak, to już taka rutyna. Ja, rutyna. W zeszłym roku było na motocyklach. Idealnie. Tak? Tak. To był debiut? Można tak powiedzieć. Atmosfera jaka była? Napięta. Elegancko, elegancko. A co najbardziej się podobało? Wszystko, no co się podobało. No sprzęt cały rolniczy, wszystko. No, tego, za moich czasów tego nie było. No ja oglądał tylko od domu, bo my już nie zdążyli. No i najbardziej chyba maszyny, nie wszystkie. No i ci, co na tych maszynach jechały, w szczególności, które jechały. Korowód był wspaniały w tym roku. A jakie pojazdy najbardziej się podobały? Jakie pojazdy? Wszystkie. Traktory, wszystkie. W korowodzie, no, kurde, jechali my jak my jechali. My dojechali. A jakiś najciekawszy pojazd? Najciekawszy pojazd? No oczywiście OSP gumna, wszyscy stoli ubrani, jak najlepiej się starali. Było nas dwóch, 3 dziewczyny. Dziewczyny łykły, a my nie. Co najbardziej, no to przede wszystkim, że nie padało na korowodzie, podczas korowodu, to było super. A poza tym, że było tyle uczestników, to było super. W ogóle wszystko, bo ja z tym przyjezdna, z żoną przyjechałam, z mężem, nie? Żeśmy wiedzieli, co roku na imprezę tu przyjeżdżamy. W ogóle podoba mi się tutaj. Dębowiec wpadł w oko, panie. Bardzo, my przyjeżdżamy bardzo często tutaj. Podoba nam. No, tego tyle było, że nie idzie wyróżnić. To by musiało już być tak, nie? Bardzo, wszystkie były ładne. Który raz to już w korowodzie? Ojej, brak już z jakichś 10 razy już, co najmniej. Wszystkie się podobały. Tak, ale jakiś ulubiony? Powiedz, co się podobało najbardziej? Cukierki. Cukierki. A chipsy? Polaj mnie wodą. Tak? A kto cię podał? Jakiś chłopiec. A jakie pojazdy ci się najbardziej podobały? Traktor, policja i do tego strach poza. Z policją? Tak. Z muzycznym repertuarem pieśni ludowych wystąpiły także dzieci ze szkoły podstawowej w Dębowcu. Artystycznie zaprezentował się również zespół pieśni i tańca Ziemi Cieszyńskiej. O co wiesz, to widzę.